Karol, drzewo, drzewo, witam drzewo, was, Karol, witam Karol, w drzewo kolejnym leci, odcinku. Uważaj. O kurde. Z co tu się dzieje? Forest. Kurde, blade chłopaki już tu się leją, ale nic się nie dzieje. I słuchajcie tak, zaczęliśmy już sobie budować tutaj elegancką baskę nad jakimś jeziorkiem, gdzie już tu odkrył miejscówkę. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcineczka, zapraszam na kanał Kolis. Oczywiście, Games zapraszam. Bo tam się sporo działo. Tylko wiecie co, chłopaki, ja tu postawiłam tą kładę, nie wiem czy ją się da usunąć. Jakoś tam to się... A jak taką podłogę fajnie zrobić? Czy można jakiś no to poradnik tak, poprosić? Tak. Ci zaraz pokażę gdzieś, bo Janina mi pokazywała. Jak Karolowi pokazywała, na pół, no. Na pół trzeba, tak? To, nie! To... Ale to się takie samo, strzałki, tak to, na... to samo zobacz. Się rozcina. Poczekaj, poczekaj, już okay. Idę, kłody wezmę. Nie, spokojnie, to jeszcze raz... Ale ja jestem upośledzona, nie? Tłukę się tak kierą, tutaj... a mam jak byk napisany napis tu na, o tu na dole, jak widzicie? Masz kłodę, nie? Weź kłodę. No. I jak tak na środek, jak widzisz takie rozsujące się strzałki? No. To jak masz, to kliknij lewym. Głupich nie się, oni osią. Poczekaj, bo ja stałem chyba. O, cyk. Dziękuję pani Nino za te właśnie poradniki piękne. Nie ma sprawy, no, uważaj, dzikus do ciebie idzie, gdzie już? O dobra, zawrócił się. Gdzie już tutaj trutyń, pani Nino? Ale musisz tak mówić o mnie? Ale to tak w formie dowcipu, dziejuś. To by zawsze tutaj. Ty wcale nie jesteś zabawny. Przepraszam, nie chciałem cię urazić. Ja od 12 lat jem sobie co chcę. Ale ty tego nie rozumiesz. Bo jesteś głupi. Przepraszam cię, Dziejusiu, oczywiście. Przepraszam, jeżeli cię uraziłem. Nie chciałem tego uczynić. Ja wszyscy dobrze wiemy, że chciałeś. Teraz ten nie gadaj takich głupot przed widzami. Wielki family friendly youtuber się znalazł. A jestem bardzo family friendly, prawda, widzowie? Widzowie zobaczyli, co on gada, jak was nie ma. Widzowie, same przyjazne no, rzeczy. Byście się złapali. Same przyjazne rzeczy, drodzy moi kochani widzowie. Czy to są jakieś obelki? O, ty! Właśnie się zastanawiam. Pobiegła ta baba na czterech nogach, pobiegła. Uwaga, leci. Szło. Szybcy i wściekli, widzowie. Szybcy i wściekli. Ja oczywiście, widzowie, tak jak widzicie, buduję dom. Oddzielny od chłopaku. Pomer. Kevin? Trzeba go podnieść. Ej, a tak szczerze? Jak się buduje drzwi czy cokolwiek? Tego nie wiem, ale to pewnie musi być już wszystko stać. I co, i myślisz, pewnie że jakoś to się... wycina się siekierze? Węża udaje. Kanibal węża myślę, udawał. Tak. Się pełzał tu normalnie, jak za skroniec. Kevin, on nam będzie pomagał, ja mu list napiszę. Ja mu nie! Napisałem już. Ja mu już napisałem. Tak? Ja mu napisałem. Ja też mu napisałem. Ja mu napisałem. Ja mu napisała. I co będzie? Przynosił drzewo? No. Nakazała kłody. No i Boże, żeby on tu przynosił. Ej, no to... Dużo te chałupy zrobić, dobra, nie? To wiecie co? Ogólnie... Ścinajcie drzewo, a ja będę budowała. Nie. No ogólnie... Każdy sobie. Każdy kurczę drzewo... Nie, bo tego drzewa potrzeba mnóstwo. A i tu trzeba ten teren wokół wykarczować, wiecie? Żeby to fajnie wyglądało. Ta. No jak w takim buszu to tak nie wiem, no lipa, trzeba zadbać o okolice nasze. Oczywiście. Trzeba, żebyśmy po prostu wszystko elegancko widzieli, tak? Tak. Co się dzieje, co tutaj ktoś knuje? Czy ktoś na naszą czarną listę się kwalifikuje? Żeby te kanibale wiedzieli, że tu ekipa MKT mieszka, tak? Oczywiście. No właśnie, o to chodzi. I JOTFK. A nie, że jakieś kurde tu... Runcajsy mieszkają. Nie, że jakieś no zwykłe pryncypałki albo coś. Tak. Zaraz trzeba do szałasik jakiś ten zrobić i przespać się. Nie, ja nie delikatniutko. Delikatniutko dziusiu trzeba, wiesz? Delikatniutko. Nie, bo ja nie lubię. Nie, bo ja nie lubię, wiesz? Ja pamiętam jak mieliśmy takiego pana w... Czekaj, to był... A, to już było w szkole średniej. Ty! I on mówił Bazian, zawsze tak, troszeńkie. Ej, bazant, jakieś nogę ja to od tego dziada. Ale mówi... A nie możemy sobie jakiś sanków zbudować na te kłody? Tak możemy. No to ja i zrobię. Dobrze, wiecie co? Dobrze by było tako zbudować coś takiego, żeby Kevin miał odkładać gdzie. No właśnie, taki kurde coś... Dobra, ja zrobię te sanki takie. Kevin. Kevin. Ty, ja patrzę na Dziejusia, co ty robisz, że tu jakiś mały ten zabrałeś, w ogóle myślałem, że to Kevin.
Nie, no to ja. O, tu narzędzia, dobra. Masiop. Tu będzie tak. Zwykłe. O, sanie z bali. Ej, ale tak szczerze, to tych bali trzeba wpytę. Ale tu są sanie dwa. Dwa rodzaje jakby, ale dobra, ja robię te zwykłe jakby. I tu trzeba patyków dużo, ale te patyki to nie problem. Mamy. Ej, dobra, ja bym... Co? Myślę, że taka chata nam wystarczy na razie, nie? Oczywiście. Trzeba jeszcze na wodę jakby pociągnąć. Poczekaj, ja zobaczę. Ja powiem ci tak, myślę, że jak na razie ona nam taka wystarczy. Ja bym tu jeszcze tylko dobudował jeszcze o tu. Zobacz. Tu, a tu byśmy zrobili wejście, zobacz. Tu wejście, no, tu, nie? Tu wejście. A tu jeszcze, ale tu jeszcze. No, jeszcze jedno takie zrobić. Tak, tak. Masz patyki, to dołóż tu. A, tu już masz. Zrobiłem. Da się to wykraczować tak, żeby nie było tych pniów na dole? Tych na pewno. Ścinków? To jak? Ale to wtedy te drzewa nie będą odrastały, ej! A tak będą nam odrastać, no. A na razie... Nie da się tak zrobić? No tak, no ten pień możesz rozwalić normalnie, siekiero. A. Ale na razie nie rozwalajmy, bo będziemy mieli blisko drzewo, wiesz o co chodzi. To nawet Kevinowi lepiej jest nosić. No tak, ale to takie Kevin dobrze, żeby miał sanie. Najbliższe to bym wydupcył stąd. No ale nie teraz jeszcze. Na razie zostaw. Pewnie. Janina! Co? Nie podpieprzać mi tu. Co podpieprzać? Na gotowe, na gotowe. Ja konfident! No? Nie. Ej! Jedni tak pisali. Idziemy spać. Idziemy, no. Ja lubię po ciemku. Nie, ja już coś tam słyszałam w lesie. Ja też. Lubię to, mam. No ja właśnie też. Idę spać. Ty idzie już się tak jakoś mało to zrobił. A nie. Chodź spać! A nie, dobrze jest. Słyszysz, chodź spać! No i już idziemy, już. Dobra, już. Chodź już. Już zasuwamy, już zasuwamy. A jest drugi. O, Kevin nosi. Dobra, jest. Ej, macie coś do jedzenia dla mnie? Nie. Trzeba go wysłać po ryby. No, ale kto jeszcze nie przyszedł zbieraliście spać? Nóżki? A kto mógł nie przyjść? Oczywiście Janina. To dziusia dziewczyna. Żart nie był nie na miejscu. Przepraszam. Bardzo śmieszne. Czekajcie, te kłody może się da jakoś. Ej, a wy umiecie robić dach? Bo ja nie. Nie. Dobra, ale się nauczyłem. Ja nie, ale jakoś damy radę, bo to wszystko jest teraz jak a to mamy nie taką... nie musi być jakiś fikuśny dach, to może być... Tutaj była taka pomoc ze strony Janiny, no to... Damy radę jakoś, poradzimy to... sobie. A tu chodzi ten? Baba z trzema nogami, co do niej powiedzieć? Ona boże! Czemu ona ode mnie ucieka? Nie wiem, ją... się... mi pisali widzowie, że ją trzeba jakoś oswoić. Ale to ja do niej poszedłem, ona do mnie rękę wystawiała. To tak jak z każdą babą, każdą babę trzeba najpierw oswoić. O, to właśnie tak. Hech. Bo babę to jak to mówią, trzeba sobie wychować. Hech. Jak to mówią? Hech. Truteń. Truteń tu jest. Jak mogę sobie zregenerować HP? Leki. Ja ci mogę siekierką zregenerować. Leki musisz wziąć. Nie mam już. Właśnie to jest problem, że nie mam tych leków. Super, na nasza chałupę. Rozpieprzyła. Ale... Nie, no nic się nie stało, tak szczerze. Chyba. Nic? No nic. Prawda nic? No nie trzeba nosić. Bo od razu na chałupę spadły. Ej, no nie bierz mojego drzewa, ja twojego nie biorę. Bierze. Bierze, ja widziałem, że bierze, tak. Nie wierzę. Bierze, bo mi sani podpieprzała. No. Tak? Ja już masz tu. No zobacz. Nie bierze. Nie biorę. No super. To nie bierze, zapieprza nam. Musi być taka? Naprawdę? No nie kadaj. Ciężko twoje cztery litery, swoją tłustą dupę ruszyć i samemu sobie naciąć? Tłusty to jesteś ty, paślaku. Dobra, jak to teraz te porobić? Spokojnie, dziewczyny, ja wiem jak to zrobić. Spokojnie, ja też. Najlepsze jest to, że ja szybciej robię chałupę sama, jak wy we dwójkę. No jak to tylko Pani Janinko, klitka mała. Pani Janinko. To ja się nie dziwię.
No żeś kurwa mać twoją! Ale żebyśmy budowali jedną chałupę, to już by było dużo zrobione, a nie pani na wymysły ma, bo musi swoją, o kurde. No bo ja się chcę od was wyprowadzić po prostu. Paszał wan? Nie, a paszał ty! Okej, kurde, muszę to siekierko. Właśnie przydałaby się lepsza siekiera, bo piła motorowa. Są takie rzeczy? Nie, no w starym deforeście były. Oczywiście, a? Że muszą być. Serio? No jak to nie? No to w takim razie to bęgier. Piło motorowo, to tylko cyk. Szło. Nie, bez kitu, pamiętam, kto wtedy piło motorowo zdobyliśmy. Kurde, albo tym, coś. Dynamitem, jak się napierdzielało. Albo zaraz dynamitem, kurde. Zaraz granat rzucam. Masz? No. Nie, powaga? No. Ale to w jakimś gęstszym lesie. Super, na łeb mi spadło, super. To nic. Nie dość, to że nic, nie już. Tak, mam wkreśnięto główkę, to... No i tutaj rzucę, może w te. Co? A może po tamtej stronie, zobacz. Po tamtej stronie. Tam nosić będziemy. Ty, no ale wózkiem może? Nie wiem, no. No żeby to w miarę gęste było. Tu? Gęste jak moja fryzura? No bo wiesz, no tak rzucisz granat i on ci skosi dwa drzewa i co ci z tego? No więcej skosi. Ej, tutaj też jedno drzewo, drugie obala? Tu muszę, bo też się coś zepsuło drzewo. Co się zepsuło? Co się zepsuło? Tu i teraz dopiero będzie można pewnie. O. Tylko nie układamy połówek, tylko całe, nie? Te bale. No tak. Bez połówek. Ja wiem. Bo połówka to jest nic. Cały liter to jest, o. Nie, my nie przejedziemy tutaj nawet tym. Ja rzucam tu granat. Oczywiście dla nas, Karolku. No oczywiście. Tutaj bez żadnych oczywiście innych wymysłów. Żeby ktoś zaraz nie przyszedł. Żeby ktoś nawet nie pomyślał. Kurde, odwaliła manianę. Co się stało? Co się stało, pani Bzdinko? O, wie pani. O kurde, coś walnęło, coś rypło. Ej, granat nie rozwalił drzew. Bo tu już nie ma takich, kurde, że tak powiem, chwytów. Ale lipa. Ale lipa. Zmarnowałeś granat. No. Ale co, serio? Nic nie zrobił granat? No nic. Serio. Kurde, lipa. Nawet nie zadrasał tego drzewa. Nic, zero. Nul. Ej, jak takie małe kawałki nam zostają drewna, to co z tym zrobić? No coś się przyda to zawsze. Tak? Ja nie wiem, czy nie trzeba jeszcze w poprzek taki pusty, kurde. Czegoś takiego. Żeby ścianę zrobić? Nie, ej, a na przykład drzwi jak się robi? A to dobre pytanie. Wycina się, a później deski. Możliwe. Tak. O, a kurde. Okno? Wycina się o tak, okej. A tu pani jest z poradnikami, widzę. Nie, z tego, tutaj. Tutaj coś takiego. Ale mamy coś... fajną chałupkę. Ech. Dzięks. A jak tu pani Ina robi te ściany? A. Jak się robi ściany, ty? By. Co? Nie. Poczekaj. Jak się robi ściana? No tak, zobacz. Po prostu podchodzisz i... Nie wiem. Coś ci się wyświetla? No. A mnie nie mieli nic. No zobacz, tak musisz nacelować tak na róg. I wyświetli ci się. Tak wiesz, na to tutaj i... Poprzeczki mi się tylko wyświetlają. Albo na dole. To tak może poprzecznie, to, na dole. Tak. No. O, dobra. Tylko poczekaj. Może gdzieś okno, wiesz, żeby porobić, nie? Takie całościowe. Na pewno... Ale ja wiesz, bym tak, zrobił, tak, wiesz co chodzi? Jak z tej strony na przykład okno takie, żeby to kurde wiesz... Poczekaj. Jak ej, widzowie, powiedzcie mi! Czy ja takie te kawałki, takie zrębki, w ogóle czy ja mogę coś z tym zrobić? Czy one po prostu trzeba co? Będzie wycinać, tak jak Janina robi. Do dupy? Nie wiem. Ja na razie to wywalam. Do dupy. Do dupy. Na razie to chyba się do dupy nadaje.
O. Coś takiego. I to jeszcze o tak o, na pół. I to wtedy zobacz. Takie, czy to nie da rady? Nie możesz tego położyć, no nie. Takich malutkich nie da rady? No nie, właśnie nie. No dobra, i właśnie to o to pytam, to no to właśnie o to pytam ludzi, czy coś. Co się robi z tymi malutkimi kawałkami drewna? To tak ktoś... nie za bardzo dopasuje. Czy tak może być? Jak ktoś bardziej ogarnia deforesta, to niech powie. Może byśmy zrobili to takie przeszklone. Jak to zrobić? Po tej stronie. Nie już. No właśnie, kurde, nie wiem, szczerze nie mam po... nie. Ale ludzie tak robili? Bo ja nie oglądałem w ogóle u nikogo ja też, nigdy. Ja też nie oglądałem. Ale to może nie lepiej, że nie oglądaliśmy, no. Ja bym sami na TikToku gdzieś tam widziałam i w ogóle ktoś budował. No pani, ja to TikToker. Nie, ja oglądałam kiedyś takiego ten... starszego łebka właśnie. Idzie do góry lewa rzęsa. A może pułapkę zrobię na małe zwierzęta, co? To coś może tu zawsze będzie. Co? No to zrób w sumie jakiś zrobię może ten... zrobię z słoń. Słonia byśmy złapali. A trusza. Ten Kelvin to on nosi? Czy on się opierdziela? Ty, on coś tu niby robił, ale... Tam on robi, on robi. On więcej to siedzi... O kur, o kur, o kur, o kur, o kur. Troszkę mnie zaatakował tutaj taki pewny... pewny Kasia, truteń. Konserwę sobie otworzę. Spokojnie, zbieraj. Karma dla kotów? Ale można ją konsumować, bez problemu. Ale się najem i się nie zżygam? Nie! Śmiało. Oj. Ja jadłem. Do czego to doszło, żeby gdzieś karmę dla kotów wpierdzielał? Ja jadłem, spoko. Trzeba znaleźć tego Kelvina. Gdzie on znowu poszedł? Da się kogoś zagwizdać do niego czy coś? A co to pies? No, tak wygląda trochę. On stracił słuch, troszkę współczucia. No w sumie taki troszeczkę nasz piesek, no nie ukrywajmy, tak? Bo on stracił słuch. Ej, kaczkę ubiłam. My słuchamy, a ty mów. Jest nas dwóch. Ja i mój brzuch. Ej, moje drzewo tam popłynęło. To gratuluję. Cholera. Marnotrawstwa. Serdeczne gratulacje. Ej, trzeba z każdej strony teraz drzewo obchodzić, żebyś... Kurna mać, nie w tą stronę poleciało. Gratulacje dla ciebie, Dziwiusiu, nie przejmuj się tym. My już tu nie mamy drzewa, żeby ścinać. No bez kitu. I na jak zrobiłaś, chodź, Karol. Kurde, chodź drzwi. Tutaj. Ja ci będę podawać te kłody. Nie powiem. Dawaj. Chodź, będziesz się zbierać. Dobra, jadę z wózkiem. No ale, Karol. Już ja jadę. To super, że się Janina na ciebie przyjdzie. No nie mamy teraz przez ciebie tych drewna. Nie przeze mnie, tylko pod pieprza, no. Mordę! Ciężko pościnać samemu. Ale zamknij mordę. Nie, to pani Janina niech zamknie mordę. Nie, to ty zamknij. Paszuwon! Paszuwon! Poszła stara ruro. Paszą won stąd! Paszą won! Widzicie, widzowie, jaka jest pani Janina tak naprawdę. E! Zabiorę! Bo walnę siekiery! Wypuścić to teraz, bo walnę siekiery! Nie wal! Walnę! Nie wal! Współpraca zespołowa! Współpraca zespołowa to by było, jakby pani Janina nie robiła swoich jakichś, nie wiem, wymysłów i budowała swoje bazy. Przecież i tak mamy wszyscy wspólne przedmioty. Po co to dwie bazy budować? Nie, bo u nas nie można. No. No. Głupie takie kurde wymysły. Już dawno we trójkę byśmy nosili do jednej bazy, to by było dużo zbudowane. Ale to widzisz, to jest mental starej baby. Ty, mental! Morda! JSB! Morda w kopę. Jak to teraz rozdupcyć, ty? Widzowie, czy znacie skrót JSB? Ja znam skrót JFK! O, dobra, puściło. O. Wszystko. Pyk. Zabiorę cię na balet, będziemy w tańcu szaleć, ja nie chcę innych pani. Podjadę limuzyną, kupię czerwone wino. Poszła stąd.
Paszą nie mają tu wstępu. Na balu szukam. No, nie może ciężko sobie tam bliżej... to trzeba szukać. Zobaczcie, ile masz po swojej stronie drzewa. To musi na naszą. No to ja najpierw wytnę waszą, dopiero pudra swoją. O jest. Chodź. To po co się mnie tak blisko budowaliście, łachudry? Ja nie przypomnę, kto to miejsce tutaj. Ale mi się to miejsce w ogóle nie podoba, tak szczerze. To paszą won do jakiegoś innego, jak przeszkadza. Nie, to ty paszą won. Ktoś kazał tu się budować? Chłystku. Dobra, dawajcie, najpierw wybudujemy moją chałupę, później waszą. I co jeszcze? No ale drugie, że będziemy mogli tam mieszkać. Nie. To paszą won. Dyktatorek. Panie, no to taki mały dyktatorek. No chciał tylko rządzić. Żeby się nimi bawić. Janina! Ona podpieprza z nam chałupy, wiesz? Chodź się rozjeżdżamy. Ale rozbiera nam chałupę i bierze chałupę do siebie. Chałupę rozbiera? Tak. No. Dopiero nie! Teraz to zauważyłem, bo ja przynoszę drzewo, a mi znika drzewo z chałupy. Już podpierdoliła na mnie, nie wiem. To już chamskie jest. To już naprawdę przychodzi ludzkie... Bo ja przynoszę coś, ale w chałupie ubywa. Ale mnie interesują twoje ale, no. Albo się umie grać ze znajomymi, albo się nie umie. To, ale jakie grać? Przecież my jesteśmy... To nie jest gra, Dziewiuś. Aż tego farminga to wam mózg przeryło. Dziewiuś to potraktował personalnie. No ale co wy robicie, no? Zostawcie. No to samo. Ale Jezu, ja jedną, dwie kłody wzięłam raz. Oj, nie jedną. Serio? Nie. No, raz, dwie kłody. To pani Ina, niech teraz te dwie kłody przyniesie tu. I odłoży na miejsce. Nie. No to zaraz granat w chałupę idzie i tyle będzie. No to dobra, pajacu. Odmarkowy zaraz do chałupy wsadzam i tyle. I na tym się skończy. Pizowie, ale jaja, kłótnia, kłótnia. Słuchaj. Donoszę teraz te kłody i patrz kurwa, żebym granatu nie miała w ekwipunku. Bo będzie po tobie. Zaraz granat zlatuje tam do bunkra. No i patrz kurwa, szukam granatu. A prosiłbym bez przekleństw. Po której stronie ten granat? Co po której stronie granat? W ekwipunku. Po którejś jest? Nie mam, ale to dobrze, to się cieś. Ja zaraz granat wyciągam, się skończy. Rumakowanie. Ja zaraz też granata wyciągam. A ja się zaraz zesram na waszą chałupę. Ja tylko pani na nas spróbuję. Winko strzelę, a nie to wódka. O, Coca-Coli się napije. Tylko ja głodny, trzeba tego Timona wygonić po ryby. On umie łowić? No, na umie, na pewno. A jest ten Pumba gdzieś tutaj? Nie widziałem go tu. Właśnie on gdzieś znikł. A na mapie? To on Polas! Ty! Nie ma go na mapie nawet! Bo on poszedł po drzewo. Ukazałem. Ciekawe gdzie. Jak go nie ma. Ale daleko! W tamtą stronę! Na N! No debil. Nie, czekaj, na... Za mało. Nie jest tutaj? Timon, tylko Kevin. Timon i Pumba. O nie, jest Pumba. A te łaziki to są spoko? No przejedź się zobacz. Nie, bo ja tu mam roboty. Szczerze spoko, ale... Tak się ich pilnować cały czas to też lipa, bo one się gubią łatwo. A tak jak między drzewami po lesie to dobrze tym się jeździć, to... Trzeba uważać. Zależy kiedy, bo czasami ci się zdarzy. O skurwę, syn! Przez przypadek podpaliłem. Chałupę podpalił. Ognisko podpaliłem, bo tu ognisko jest. Chałupa się hajcuje. Tyś jest debil, nie? Bo tu postawiłem taki ten i nie wiem jak to wyburzyć. Ojej. Jak to wyburzyć? Jak to się robiło? Nie powiem, bo mi chałupę będzie cię rozbierać, łachudry. Dobra, jak się robi drzwi? Zrobić ci? No. No to weź przynieś...
Nie, zapełnij całą tą ścianę kłodami, ja ci zrobię, dobra? Nie. No, zapełnij całą ścianę kłodami. A kłody nie znikną ze swojego miejsca? A dobra, to niech ci dziaduś zrobi, kurwa specjalista, łachmyta. Niech on ci zrobi. Naszą. Nie, niech ci dziaduś zrobi, specjalista, on mądry. Dobra, zaraz zrobię. Ja już wiem. Ja zaraz wazik ją mu kopadam. Chodź, poradzimy sobie, Karol, poradzimy. Jakoś to zrobimy może. Zabiorcie na balet, będziemy w tańcu szaleć. Ja nie chcę innych panien, to będzie nasza noc. Co to było? Zostałem uderzony. To jakieś kanibale krzyczały. To nie ja krzyczałem jak coś. Nie, to kanibal był. Pewnie. Pewnie kanibal. Zabiorę Dziejusia na balet. Będziemy w tańcu szaleć. Ja to dzisiaj Dziejusia zastrzelę. To będzie nasza noc. A kiedy idziemy po pistolet? Nigdy. Jak zbudujemy bazę, wtedy będziemy eksplorować. Moim zdaniem. To jest moje prywatne zdanie. Kitu. Skupmy się na budowie na razie tej chałupy i potem od chałupy będzie można gdzieś chodzić. Potem zawsze będzie gdzie wrócić, a nie takie błąkanie się po mapie. Ej, ale jak zrobimy chałupy, to mury robimy wspólnie. A to teraz tak. Poczekaj. Nino, czy może pani nie pomóc? Czekaj, idę. Odsuń się. A, takie coś się robi. Wow. Czekaj, ja mam jedną deskę, to mogę wam dać. No i to do samego dołu wycinać. No i teraz deski montujesz, ja wam dam, bo mi niepotrzebna już. To deski się na pół robi, tak, te kłody, nie? Nie, to możesz kłodę wziąć i jak kłodę montujesz, to ona sama się dzieje. Dobra. Już. Ale myślicie, że da się jakieś zamki zrobić na te drzwi? Bo ja mam wrażenie, że kanibale normalnie się wpierdzielą przez nie. Kurde, nie wiem, to jest prośba do widzów, prawda? Czy widzowie... Czyli widzowie najpierw, widzicie, już wypełniamy to, a później gdzie już będziemy dopiero robić okna, drążyć w tym. Tak, a ty tu porobiłeś jakieś ten, ja nie wiem jak to teraz zburzyć, takie nie, coś. Nie, to okno niech będzie tutaj takie przy tego cone. Może czy nie? Ty piarka mnie zaatakowała jej niechcący rękę odcięła, ma ona żyje. Teraz to już nie wiem, bo udziałeś na nią. Drugi. Au! Bolera. No dzięki cię już. Tylko jest to napierdnięcie. Biorę ją do domu. Zakolegowałam się. Ja niestety zażyłem ostatnie. Czy to jest jakaś mikstura lecznicza w ogóle? No, na moje to musi być. No musi być, tam są jakieś aloesy można żreć chyba i wtedy to... A macie jakieś te, żeby pożyczyć? Ja nie mam, bo ja wszystko zażarłem. To jakiś soku. Lata. Tylko drzewka trzeba, kurde. Tylko drzwi zrobiliśmy nie w tą stronę, ale to nie szkodzi, co? Nie. No, tak przejść nic nie będzie. Bo one mają znać... Tak... Ej, ale tak szczerze, no bo to ja wam źle zapoczątkowałam. Ale ja autentycznie nie myślałam nawet, że one mają strony. Ale czekaj, to zaraz zmienimy, spokojnie. Mam je siekierę rozwalić? O, już się rozwaliły. No i luks. Ile to roboty tu? O, teraz będzie luks. Jeszcze jedna jeszcze ta potrzebna. Desu. Ej, dobra, ale my musimy być w kłótni, chłopaki. Bo? Czym? W kłótni, nie możemy tak być. Ej! Stara proco! Wypierdzielaj stąd! Oddawaj to! Oddawaj to, bo ja nie po to tu ścinałem, żeby tu teraz... Oddawaj to! Oddawaj to, stara... Kur... No wiecie, nie możemy też sobie tak za dużo pomagać i w ogóle. Jakbyśmy się lubili, to nie mielibyśmy oddzielnych chałup. Zwykła stara kur. No i ona przychodzi i zapieprza, no to... Pomocy, jak tutaj chce coś brać, to idę, z nami idę, ma idę. Współpracować, a nie. A to co, nie dałeś rady wszystkim wziąć się już? Uciekałem przed ty... No ale co, poszła. O nie. To żeby to wycinam człowiek... tu zaraz dziurę.
No nie, mieszkał, no nie rób tego. Kurde, tylko no, najgorsze, zobaczcie, nie mamy tego. Mamy strasznie zaświecony teren, zobaczcie tymi wycinkami. Ciekawe, co z nimi porobić. Na pewno jest jakiś sposób na to, co z nimi można zrobić. No mamy wbyte zaśmiecony teren, tak szczerze. Ale musi być na to jakiś sposób, prawda? Znaczy, no nie wiem, coś, co z tego się robi, na pewno. Z tych i co, wy tu jest oczywiście pytanie do was, czy w komentarzach bylibyście w stanie nam to wrzucić. No właśnie, też się zastanawiam, czy da się to jakoś pociąć tak stricte na drzewo palne i w ogóle, no nie? Ale myślę, że może... Albo jest druga opcja, bo na przykład w tamtym foreście kłody po jakimś czasie, jak się nie zbierało, albo było ich za dużo, to znikały po prostu, to może i to poznika, jak nie jest w tych holderach, co nie? A tam wiadomo? Nie wiem, nie wiem. Szczerze mówiąc, widzowie, pytanie do was. Nie wiem. No widzowie, muszę wam pytanie do was. Daj kamienie, Jarek. Kurde, Karol. Przepraszam. Mi się już myli. Karol, Jarek. Ja się umyłem w prany. Paszuwo! Jedną tylko, bo mi brakowało! No co jedno, ciężko sobie... Dobrze, nam no, nie nam brakuje. Nam też brakuje. Piątej klepki. Tak, Janina rzuci z podkulonym ogonem i tak. Do naszej chałupki. A nie możemy mostu zrobić? Do naszych chałupek? Ja to murem najchętniej oddzielił, takim 10-metrowym. Janina to półgłówek. Sam jesteś półgłówek. Cholera, nie to mi się zdemontowało. Nie całogłówek, tylko półgłówek. Ćwierć główek. Chyba chciałeś powiedzieć, że ćwierć główek. To też by się zgadało. A jak na przykład w rogu ty postawiłeś takie ten, to jak to zrobić? Nie wiem. Nie wiem, siekiera pewnie, a co? Nie, ale nie na to jakoś robiła. A co? Bez, to ci bez walenia. Co? Chodź co, tutaj, co? Chodź do chałupy. O takie ja coś. Wam widzowie napiszą, ja wam na razie jak nie to? Powiem, bo będziecie mi chałupę rozbierać. No jak to? Dobra, ale jak mi obiecacie na obiecujesz, wszystko... nie będę rozbierać. Obiecujesz? Obiecuję. A tamten półkówek? Nie wiem. Gdzie już? Nie mogę tego obiecać. No to nie wiem, no to ci a, nie... A, już ja wiem, dobra. No to nie mów mu, nie mów mu, okej? Okay? No dobra. Ale jak ja mojemu wspólnikowi nie mówić takich rzeczy? No ale nie rozbierajcie mi chałupy, Jezu, ja wam nie rozbieram. A nam to można. Nie rozbieram ci, pajacu. A nie wcale. Nie, właśnie. A te kłody, co były ukradnięte? Frędzelku! Kłody, to kto rozebrał? Ten Kevin dostał naszej? Zadanie i ja on i Bukla to przytłoczyło. I on poszedł. On uciekł w cholerę! Drań jednej! Jakbyśmy no dobra, nie mogli wszyscy słuchajcie. Mieć jednej chałupy. Nie, ja muszę w swojej. Słuchajcie, odcinek już i tak jest długi. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i zapraszam was na część kolejną do... Debila Dziewisza na kanał. O, ty stara, I część pierwsza u Colis Kames. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie i słyszymy się w kolejnym odcineczku. Pawatki!